Znika farba, pojawia się cegła, nasza stara, piękna, cieniowana cegła czerwona, która przez lata była zakrywana. Metoda powstała we Francji i jest nazywana metodą gumki. Czym się różni od innych metod? Przede wszystkim tym, że jest to metoda sucha, nieinwazyjna. Prace nad odkryciem historycznej elewacji budynku rozpoczęły się w tym roku. Fasada i dziedziniec odzyskały już swój dawny wygląd. Do oczyszczenia pozostał jeszcze prawy bok i budynek kadr. Siedziba dzisiejszej szkoły policji to jeden z niewielu historycznych budynków zachowanych po wojnie. Jego budowa rozpoczęła się w 1926 roku. W budynku mieściła się rejencja prowincji, a przed II wojną światową, jak głosi legenda, z balkonu przemawiał Adolf Hitler. Elewacja odzyskuje dawny blask dzięki rządowemu programowi modernizacji służb mundurowych. Oprócz odkrywania zabytkowej cegły, w budynku szkoły remontowana jest część pomieszczeń, w tym sal wykładowych oraz klatka schodowa. Całość projektu warta jest kilka milionów złotych. Harmonogram prac zakłada ich zakończenie we wrześniu tego roku.